Siema. Siema. Kurde, jesteś z kolegą? A miałam nie być? No a po co? Nie mówiłeś mi. To niech poczeka, wskakuj. Ale spoko. O co chodzi? No nie porwę cię, szybka akcja. Nie wiem, boję się. No przecież mnie się nie musisz bać, używam Old Spice'a, nawet nie śmierdzę. Dobra, o co chodzi? Na kardynie, że się widzimy. Dobra. Słuchaj, jest taki chłopak. Czekaj, dajadę na miejsce, idźmy, bo ty nie masz faceta, nie? No nie mam. No i właśnie, a chcesz mieć ładnego, takiego mądrego? Zależy. Słuchaj, kojarzysz tego Logana ode mnie z warsztatu? Przecież ja znam Logana. No on ciągle mi o tobie mówi. Wie kurwa... Dobra, mówię, pogadam z nią, bo on się wstydzi, och, taki jest, wiesz? On ze wsi jest. Kojarzysz Filipowice, to jest koło Massachusetts. Jest, no tam jest jeden dom, dwie kury i jeden pies. Cztery rodziny w jednym domu mieszkają, on mieszka z nimi. O kurde. No i on wstydzioł jest, on tam... Raz jedyne co widział to dziurę kury, jak jajo znosiła. Wstydzi się dziewczyn, wiesz? No dobrze. Zagadałabyś do niego? Nie. Dziękuję za dyszkę. Bo słuchaj, on jest tak zakochany w tobie. On normalnie cię narysował. W pęcie. No w pęcie cię narysował i ma w samochodzie wydrukowane twoje zdjęcie. Zobaczyć, bo jak mnie kłamiesz, to z nim nie wyjdę na randkę. No ja cię rozpoznałem tylko po czarnych włosach i okularach, ale ogólnie prawie wyglądasz jak kobieta. Ale on mi się wydaje, że sugerował się tym i kierował co widział za dzieciaka, bo tu w maszkuri. O Boże. I on mówi, że cię kocha. A co, jak on będzie chciał, żebym mu jajka znosiła? To będziesz udawać. Ja nie wiem, jakie wasze są preferencje seksualne. Jejku. Słuchaj, mi wystarczy Netflix i orężada. Ja nie wiem, co on potrzebuje, żeby dojść. Ale słuchaj, naprawdę mega mu zależy na tym, że się z tobą mówi. Dwa razy podszedł i mówi tak. Jezu, jaka ta Moon jest. I chce podejść, już ma się odezwać, patrzę, się speszył. Łeb w dół, ramiona w dół i wychodzi. Nie, no kurde, nie zauważyłam. Weź go może na molo, na jakieś hoty dogi. Hoty dogi? No, okay. Normalnie, kawa, ciastko, śniadanie do łóżka. Aha. Myje się dobrze, zarabia. Śniadanie do łóżka. On oczywiście tobie. Z jajek, które mu zniesiesz w nocy. Czyli na śniadanko jajecznica będzie. No, albo jaja sadzone. On nigdy się nie całował z dziewczyną, także jakby mu przy pierwszym stosunku wypadał, to nie śmiej się jak możesz, dobrze? Dobrze, spokojnie. Bo no, może nie... Ale tutaj na razie o kawie, nie? Już pójdźmy wspólnych, wiesz. Wiesz, ja wolę ci powiedzieć, no on nigdy dziewczyny nie miał, a ja sam jak pierwszy raz to robiłem, to mi wypadał. Głupio strasznie, nie? Bo to trzeba, wiesz, po pierwszym razie oszacować długość siura, nie? Dokładnie. On ma 14 centymetrów jak coś. Dobra. Wystarczy? Mogę z Alibaby zamówić mu jakąś nakładkę. Jaką nakładkę? Żeby dłuższy był, jakby trzeba. A tu jakąś imprezę mają. Ale w ubraniach? Zaprosili na nas. Witamy serdecznie, panowie! Owocowy piątek! O kurczę, jak w korporacji! Pan Dycha do tańca zaproszany jest! Damy, polecimy! Show me love! Pan Dycha w kryzowej koszulce, no i super! My tu w interesach przyszliśmy. Czekaj do końca piosenki! No właśnie! No i za owocowy piątek! To już mamy 5 zakolejkowanych. Uch, się spociłem! Bo na ręce podniósł do góry, pachy przywietrzy. Faktycznie, od razu lepiej. A jak bioderkami kręcę. Twerk! Le, sim, łapel, a ja? Czyli dobre, zobaczę później po live'ie.
co? Oddała! Patrz, drogi bonus, za co coś gadać. Unlucky. Dobra, pan chciał jakiś interes. Interes chciałem z IMS-em. No to zapraszam, to może się dogadamy. Mam nadzieję. Byłoby miło. Ale pan ma głos. Gdzie? Ja, chcesz kawę? Chcę! To wezmę nam po kawusi. Pani poczeka, bo on latę maciatę bierze. Dobra, dobra, poczekam. Siadaj, dycha. Ja postaję. Dobra, to panowie chcą ubić interes, także słucham. Co macie mi do zaproponowania? Abonament na naprawę ambulansów. Ambulansów. No dobra, rozumiem, że naprawa ambulansów, ale też ich holowanie w razie W. Oczywiście, tak. Tak, przede wszystkim. I za ile? I teraz wszystko zależy od pani ordynatorki, bo policja nam zapłaciła dobrze, żeby być jako pierwsza w kolejce, ale na przykład jak przyjedzie jakiś IMS i by zapłacił troszeczkę więcej, to by był przyjęty przed policją. Czyli to nie zależy mi na kolejce, tylko widzi pan, zależy mi na cenie, jaki profit z tego będę miała, bo oprócz tego chciałabym coś jeszcze, oprócz napraw i holowania. Na przykład, to już panu mówię, jak może to wygląda z mojej strony. Słuchamy, zamieniam się w ucho. Na chwilę obecną płacę 50 tysięcy dla Legendary, tygodniowo. I co? Darmowe naprawy ambulansów, holowanie. Darmowe naprawy dla zarządu i 10% na tuning. Rabat jest. Co mi dacie lepiej, żebym przyszła do was? To samo. Tylko, że my jesteśmy zawsze na służbie. Zawsze ktoś jest na warsztacie. No i miła atmosfera. Zawsze jakąś kawusią poczęstujemy. Jakiś żarcik personalny opowie. U nas jest klimacik na warsztacie. Nie no dobra. To co u nich. To ja bym chciała jeszcze ugrać coś dla swoich pracowników. Co jesteście w stanie dorzucić ekstra? Zniżkę na pewno na tuningi, nie? Umówmy się na jakiś kod rabatowy, dajmy na to. Dycha. Na przykład dycha to jest 10% na tuningi. IMS dycha. No dobra, IMS dycha i oni mają też 10%. Tak, pracownicy. A pani to przekazuje na personel i oni nam wtedy wysyłają ten kod na zgłoszeniu. W telefonie jesteśmy w każdym. Dycha Motorsport. Bo po prostu wiesz, on potwierdza ten, żeby nie mówić na głos przy ludziach, bo ktoś zaraz podłapie i... I będzie się podszywał pod was, nie? SMS-kiem i wtedy robimy taniej. A dla pani jeden tuning niespodzianka. Pani przyjeżdża z autkiem i jest tuning niespodzianka na koszt warsztatu. No dobra, kiedyś go wykorzystam. Okej, okay. Myślę, że się dogadaliśmy. To co, możemy sobie na przykład ustalić, że cotygodniowo, nie? Cotygodniowo, tak jak policjanty. Tak, piątki są fajne. No i ja myślę, że też są fajne. To myślę, że się dzisiaj już dogadamy. Tylko zawsze będziecie za policją, bo jednak oni dużo więcej zapłacili. Także spokojnie, jak wjedzie ambulans i jak wjedzie policjant, no to jednak policjant będzie robiony pierwszy. To nie ma żadnego problemu. To chyba, że na sygnałach wjedziecie i ktoś będzie właśnie walczył o życie, to możemy się no chyba, że faktycznie ktoś na pace będzie zdychał i to wtedy przed kolejką. Tak, to z kodem dycha wpierdala się przez kolejkę. Ale my nie jeździmy z denotami w karetkach, no naprawdę, nie? Panowie. Nie, a nie z pożywych? A pożywy na przykład, jakby taki był? Ale wy lubicie zapierdalać na przykład, jak jedziecie na sygnałach, to wtedy na lawecie to, możemy też to jechać. To zapierdala, pan. Szybko jechać, przepraszam. To oj, wulgarny taki. A my też chcieliśmy coś ugrać jeszcze. Kocham. Zniżki na apteczki potrzebujemy. Darmowe są dycha. Ale one, czyli my w sensie pomagamy za darmo, nic nie pobieramy, żadnych opłat. Ale ubezpieczenie mamy wszyscy. No, wszyscy mają ubezpieczenie. A szczykawki? No to pan ugrał, ma pan ubezpieczenie. Dziękuję, super, lubię się targować. Zajebisty jesteś, Dio. Dziękuję. Nie myślałeś, że zostać jakimś prawnikiem? Kiedy aktualizacja? Albo adwokantem? Chciałem być kiedyś, a długa historia. Później mi opowiesz. A ze strzykawkami to jest tak, że jak pan nie skończył medycyny, to nie będzie pan potrafił ich użyć. Ale ja chodziłem na siłownię przez długi czas i brałem sterydy. I sam. Musiałaby się pani zatrudnić, wiesz? Ale sam się kułem. Ja trochę umiem. Pani mu da dwie, żeby się pobawił. Spoko, to zaraz coś zorganizuję sekundę. Bardzo dziękuję. O, i super. To już panu dam. Aktualizacja? Dam w poniedziałek albo wtorek. Pan kierownik weźmie. Siema, Samir.
To proszę, panie kierowniku. Gdzie jeszcze? Nic ciekawego. A tam? I co piątek będziemy przyjeżdżać? Zaraz pogadamy, wiesz, bo jestem na sprawach. Dobra, jak mnie nie będzie, to znaczy, że naprawdę mnie nie ma, także wtedy się mogę spóźnić dzień, dwa, dobra? Dobrze, nie ma problemu. Abonament jest aktywny. Dobra, dobra. Dziękujemy, do widzenia. Dzięki. Czy to taki fajny kapelusz? A właśnie, to podejdzie pan do recepcji, a zaraz panu dam dwie strzykawki, bo pan zobaczy. Będę na służbie, to ci się pokażę. Panów? A wszystko w porządku, od dzisiaj co naprawiacie furtki, wdycha motosport. Sa klasa. Cię. I po promocji. I nawet macie kolejkę. Wow. Dobra. Pani dyrektor? Ok. Słucham. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Na razie. No co, to do przyszłego piątku, do widzenia. Do zobaczenia. O, piąteczek pan też będzie. Będę, potańczymy. Interes zrobimy. Jak interes, to dobrze. Kurczę, bo jak interes stoi, albo i prosperuje. To jest najważniejsze. A ja mam pytanie. Jakie? Pana, na pana grucha wołają, czy nie? Dycho. Gruchy to ja walę. Nie, ale no, ma taki głos podobny do takiego gruchy. Nie, nie, tylko. Okay. Miał sweter taki fajny? David. Kto ma sweter? No, w takim chodził. Grucha miał fajny sweter. Taką, telewizji widziałem. Z takim jabłkiem. Gruszko miał, nie z jabłuszkiem, z gruszeczką. Na pewno? Możliwe. Na pewno. Mówili na niego grucha i miał jabłko. A pan jest white, panu powiem, pan jest white. Znaczy white. Nie. Szeroki. Ja jestem byczym. White people happy. Oh. Wielki, masywny. A na siłownię się chodzi? White nie, ja meme. Genetycznie jestem taki dojebany. Ja mam karnecik, ale szczęście nie byłem. Jak byłem mały, to spadłem dupą na 6 strzykawek z testosteronem. I... Za chwileczkę odzwonię. Już tak no jest. I bardzo dobrze. 30 dni karnet dariły. Najchętniej bym go... Najchętniej bym go cofnął teraz. Ile on kosztuje? Ile on kosztuje? 50 koła. Przepraszam. No i bardzo dobrze. I ja akurat pytanie mam. Za miesiąc pracy. Tak. Ma pani może siostrę bliźniaczkę? No niestety nie przeszedł. Za miesiąc pan 50 koła płaci? To już nie przeszkadza. Do widzenia. Ale mnie głowa boli. Może pani mnie złapać za rękę? A to coś pomoże? Chyba tak. Ale mnie boli głowa. To złapię pana za rękę. Lepiej? O Jezus, o wiele lepiej. Pytaj tak? się. To dziękuję dobrze. Bardzo, ale pani jest dobrą lekarką, leczyła mnie pani. No widzi pan. Ja boskie dłonie. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Ale mnie uleczyła, widzisz, jak szaman. Ty czekaj, widzę pies jest. Słucham pani Dycha, co jest? I witam pana wicepolicjanta, kurczę, nie? Dzień dobry, kurczę, no. I bo dzisiaj jest sądny dzień Matki Boskiej Pieniężnej i chcieliśmy się przyjechać dogadać. I czy jest możliwość podjechać? A to nie było w niedzielę? Nie, co piątek. Owocowe piątki. Owocowe piątki. Kto? IMS? Wie pan co, to 15 minut będę na komendzie. Dobra, to bym poprosił o SMS-ka, to podjedziemy. Dobra. Do usłyszenia. W kontakcie, do widzenia. Dawaj. Ty, będzie za 15 minut. To zajebiście, mamy zgłoszenie, że policjanta trzeba odholować. Dobra, ale ty jedziesz dawaj. Czy... Ja pojadę, no. Dobra. Też możesz ze mną. Jadę z tobą, no. I rozgłosić, że jest nabór do drużyny piłkarskiej. Okej, to od razu jak jest szef, to myślę, że możemy... Ale to w gałę? W gałę? Tak, w gałę. Tak, będziemy haratać w gałę, tylko ale u mnie jest jedno. Ja u mnie się zapierdala. Ja umiem tylko spika. Przepraszam. A. Chodzi o to, żeby rozpromować jak najlepiej te testy. Ale jakie odbędą testy? Się we wtorek testy wydolnościowe, sprawnościowe. O nie, to ja palę 16 paczek papierosów dziennie. Ale pan taki szeroki w barach, może by pan się nadał na... Na trybunę. Na trybunach? Mogę być no, team liderką. RKS! RKS! Robotniczy klub sportowy! RKS! Hufdu!
no i przyśpiewki ogarnięte, to mi się podoba. Oczywiście! Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! Ale. Paleto! Było się kibolem. Jasne, rozumiem. Potem mogę jechać do lasu i kurwą po łbie skakać. O, i to też się przyda. Potrzebna jest taka ekipa prawdziwych kibiców. To wszystko jest do ogarnięcia. To, bo pan tutaj jest właścicielem, tak? Tak, jestem właścicielem tego przybytku. Fantastycznie. Jakby mógł pan... Tutaj po prostu będzie pan komuś ogarniał furkę, czy coś, spotka pan kogoś. To żeby wspomnieć po prostu, że o 21 we wtorek na Mirror Parku, na boisku Mirror Park, będą organizowane testy wydolnościowe i sprawnościowe. Każdego chętnego przyjmiemy. Plakacik możemy przed... Można plakacik tutaj. O kurde! Przepraszam, czyściłam podłogę dzisiaj i się potknęłam, przepraszam. No nie, to tym cifem nie możesz myć podłogi, tym się myje naczynia. Nie? Ale nie, to nie cifem, nie. Mój Boże. To... Nie myłaś cifem? Przepastowana podłoga. Pokaż, jak myjesz. Pokaż. Ona tak robi. Popis umiejętności, to mi się podoba. To mam... Ona eko. Tak, eko. Wiesz, pan zgłosił się tylko, żeby mieć numer mój. Dobrze, możemy rozwiesić plakat. Rozwieś plakat, jak możesz. Dobra, idę. I ile to będzie kosztować? Dychę. O, akurat tyle mam. A taki grubas był, kojarzy pan, jeździ taką budką hot dogową na bramę go może. Kogo? No dychę. Nie, czemu? Proszę bardzo, tutaj dyszka. Ja tu nie znam ludzi, wiesz? Bardzo dziękuję. Kojarzy pan takiego grubasa, on jeździ tym, takim food truckiem. Się poci, ale jest taki gruby, że pasek zakłada używając bumeranga. Jakbyśmy go dali sobie na bramkę, to na pewno nie przegramy. Kurde, podoba się panu Jabczanowi? Cieszę się. To jakbym go zobaczył, to mogę go od razu podpytać. Tak słucham? Niestety pan Gustavo nie jest już gruby. Jak, schód? Jak to nie jest gruby? Był na operacji, liposukcji miał. Ale co, balonik mu do brzucha wsadzili, co czy to? Co na plakacie napisać? No raczej mu tak porówkę wsadzili i odsali. Dobra. No to już nam się nie przyda. Bo taki, gruby taki na bramę by szedł. Podobno z tego sos teraz robią, burger szocie. Jakbyś Jabczanik założył klubik, to bym ci otwartymi ustami zrobił lachę. Jaki to jest ruch u państwa? Ja nie mogę, widzę, że interes się kręci. Cały czas się coś... O kurwa. Ej, z tego to kurwa tylko kurnik można zrobić, a nie auto. Matko bosko, ja pierdolę. Co tu się stało? Nie, no z tego kurnik trzeba zrobić. Na Sandy to wywieź i kury u tego. U pachury tam można hodować.